Cześć, tu Marek i Rośliny. Przyszła do mnie nowa paczka z chojami oczywiście, więc otworzymy ją, a przy okazji powiem też trochę o sklepach, w których teraz nie powinno się kupować. Zapraszam na odcinek. Tym razem paczka przyszła ekspresowo, bo bazarek był chyba w piątek, w ogóle go przegapiłem w dużej mierze, dlatego że miałem zajęcia związane z kanałem, przez co nie dość, że wcześniej nagrywaliśmy przed południem, to później wieczorem jeszcze w obi i jak zobaczyłem, że są posty sprzedażowe na bazarku, to było już w dużej mierze pozamiatane. No ale coś tam mi się udało wyszperać. Powiem wam, że walczyłem ze sobą, bo siedziałem i montowałem film o gruzie, jednocześnie sprawdzając powiadomienia i po prostu to było takie męczące, bo to byłem tak rozdarty, no nie wiem, czy wiecie, jakie to jest uczucie, po prostu jak się chce dwie rzeczy jednocześnie zrobić i żadnej nie można zrobić przez to porządnie, bo jest się rozproszonym. No ale na szczęście bazarek się w końcu skończył po iluś godzinach i no i mam tutaj kilka zdobyczy. Zobaczymy, co jest w środku. Ale tak jak już zacząłem mówić o obi, to chciałem wspomnieć o sklepach, które teraz omijam szerokim łukiem. Nie wiem jak wy, ale ja jestem zszokowany postawą niektórych sieci, które stwierdziły, że mają w dupie to, co robi cały świat, mają w dupie to, co robią inne sieci, ich konkurencja i to, że wszyscy jako świat, jako różne firmy i jako konsumenci cierpimy z powodu tej wojny, która się dzieje teraz na Ukrainie, spowodowanej przez Rosję. No i stwierdziły, że sobie trochę nabiją kabzę przez to, że tam teraz nie ma konkurencji, więc mogą sprzedawać więcej i rosną im tam obroty. I do tych sklepów, które naprawdę powinno się mieć szerokim łukiem, należą Leroy Merlin niestety, czyli sklep, w którym też często bywałem po rośliny, jakieś tam rzeczy związane z uprawą roślin, typu na przykład keramzyt. Teraz już tam nie kupię keramzytu, nie wiem gdzie jeszcze znajdę taki na miejscu, no będę szukał, bo po prostu nie mam zamiaru wspierać w żaden sposób sieci, która w taki sposób traktuje ludzi i nawet swoich pracowników na Ukrainie odcięła od dostępu do sieci tej wewnętrznej, takiej międzynarodowej. Więc naprawdę jest to żenująca postawa i absolutnie uważam, że każdy powinien zdecydować świadomie, że nie będzie tam kupował. No wiadomo, że są sytuacje, w których po prostu no nie ma wyjścia, tak? I jeżeli kupujecie panele i skończyły wam się panele, musicie dokupić, no to i tylko tam są dostępne, bo to jest ich produkt, no to trudno, ale ogólnie, jeżeli macie jakikolwiek wybór i możliwość, to decydujcie się naprawdę na zakupy gdziekolwiek indziej. A nawet jak się zamkną, to otworzy się coś innego. Próżni nie ma, tak jak widać po praktykerze też wszystkie te sklepy jakoś się zapełniły czym innym. Dzięki temu na przykład ja mam obi. To moje fajne obi na Kołobrzeskiej, wcześniej było praktykerem, który się zamknął, no i trudno. Jak oni się zamkną, też się świat nie skończy. Tak samo Auchan, w którym też już nie robię zakupów, bo to jest sieć należąca do tej samej rodziny, która zarządza zarówno Auchan, Decathlonem, jak i właśnie Leroy Merlin. Wszystkie te sklepy trzeba omijać szerokim łukiem i bojkotować, bo po prostu nie możemy się godzić na takie traktowanie nas i wszystkich, i plucie w twarz Ukraińcom, i plucie w twarz innym firmom, które postanowiły swoje zyski ograniczyć przez to, że nie będą sprzedawać na tak dużym rynku, jakim jest Rosja, ile tam jest ludzi. I cały czas też mają potrzeby, tak jak i my. Ale jednocześnie, no, wszyscy się zdecydowali, że pójdą w jedną stronę, a te sklepy chcą teraz sobie na tym zarobić. Więc my im nie dajmy zarobić od nas. Dlatego bojkot. Dobra, już się wkurzyłem, więc zaglądamy, co jest w środku. Folia bąbelkowa. I papiery. Rzucam daleko, bo jestem tu zastawiony. Meksykanum tutaj czuwa obok. Znowu muszę go przesadzić, dlatego że doniczka plastikowa, w której stał, i tak jest przeważana przez jego masę i ten palik. Dlatego teraz trafi już do takiej terakoty. Bo ja już nie mam innej opcji dla niego. Okej, tutaj mam paszport. I otwieramy. Mam tutaj kilka perełek. Znaczy, jedna jest taka mega, którą chciałem już bardzo dawno. I są też inne ciekawe rośliny. Dobra, zaczynamy od tego. Kiedyś kupiłem choję UT, chyba 138, nie pamiętam dokładnie jaki ona ma numer. W każdym razie to jest taka Hot Springs Sabach, coś tam, Af Meredithi chyba. A to jest krzyżówka tej hoi z nieznaną hoją i nazywa się Black Cat.
Więc jest popularna chyba też ze względu na nazwę, no bo taki czarny kotek to dla każdego prawie fajna rzecz. No i wygląda w ten sposób, ma ładne nerwy, ciemne, dosyć jasne liście. Wyraźny rysunek, bardzo fajnie. Nawet jest taki splaszyk tutaj fajny. Super, bardzo się cieszę z tej hoi. Aha, i ta Hot Springs mnie nie przeżyła, to był jeden liść i się nie ukorzenił. No jednak zima to nie jest dobry czas na importy i nawet na lokalne zakupy takie w Polsce. No ale cóż, prędzej czy później sobie odkupię. Ale tutaj już mam krzyżówkę, więc już mam coś do tej rodziny, że tak powiem. Ale dziwactwo, o nie, i się złamał ten, złamał się listek jak nic, no niestety. Tutaj mały taki pypeć, widzicie. Nic z tego nie będzie. Ale, no, to jest hoja pachyklada apodagi. Są różne hoje pachyklady, ja mam taką hoję pachyklady variegatę, która rośnie, jest ok, a ta apodagis jest taką bardziej wybredną, bardziej trudną w uprawie, wolniej rosnącą pachykladą. No i tak jak widać, no tutaj szału nie ma, ale też nie była droga, więc udało mi się kupić. Jest trochę brzydka, ale może za jakiś czas będzie ładniejsza. Tak sobie stwierdziłem, że kupię, bo może się czegoś ładniejszego doczekam. Ok, pierwszy pakiecik już jest za nami. Mam tutaj, oj, jaki śliczny. Zobaczcie, mam Wilbur Graves hoję. Hoja Carnosa Wilbur Graves. To jest hoja Carnosa, która ma piękny splash. Ma bardzo duży splash, jest prawie że cała srebrna. No oczywiście ma jakieś tam zielone. Nie jest tak srebrna jak Grey Ghost, ale jest mocno srebrna. I ta hoja to jest taki hit internetu też, jak powiedzmy Pink Princess była w pewnym momencie takim hitem, że wszyscy chcieli kupić. To tak samo ten Wilbur Graves, zwłaszcza w Stanach, był bardzo, bardzo, bardzo pożądany i chodził za chore pieniądze. I doprowadziło to do takiej dziwnej sytuacji, że na rynku pojawiły się trzy różne Wilbury. Chociaż Carnosa Wilbur Graves to jest tak naprawdę roślina, która może być rozmnażana tylko wegetatywnie od jednego egzemplarza, który miał jakieś cechy pobrane, po prostu sadzonki mogą być kolejnymi roślinami. No a tutaj pojawiła się wersja rosyjska, chińska i tajska. I o co chodzi? Otóż rosyjska wcale nie jest z Rosji, tylko po prostu rosyjski sprzedawca ją miał, więc tak ją zaczęli nazywać, żeby odróżnić tego Wilbura prawdziwego, czyli tego najstarszego, takiego właściwego Wilbura od tego, co się później zaczęło pojawiać, bo pojawiła się hoja Carnosa Wilbur Graves No ID i to była roślina pochodząca z Chin. Sprzedawca twierdził, że ma roślinę od sprzedawcy innego, który zarzekał się, że tej rośliny mu nigdy nie sprzedawał. Kwiaty, które pokazał na zdjęciach ten sprzedawca tego No ID, były też zdjęciem zabranym komuś innemu i nie było do końca wiadomo, co to jest za roślina, dlatego że i jak się okazało, po tym jak dotarła do Stanów znowu, została po prostu tam sprzedana, to te liście były dużo bardziej podłużne, takie jak u Pubicalix bardziej hoi niż u Carnosy. I ogólnie ta zieleń była jaśniejsza niż u Carnosy Wilbur Graves normalnie. I dopiero później pojawiły się kwiaty i okazało się, że wyglądają jak u Carnosy. Więc po prostu powstała dziwna sytuacja, w której ta hoja się nazywa niby hoją Carnosą Wilbur Graves, ale tak naprawdę wygląda inaczej niż prawdziwy Wilbur. Dlatego też jest często nazywana No ID. I jest jeszcze trzecia Carnosa Wilbur Graves z Tajlandii, która tak naprawdę no nie ma za bardzo splaszu takiego pożądanego, więc takim jest Wilburem, że każdą Carnosę ze splaszem można by tak nazwać. Dlatego rosyjska wersja jest dobra, chociaż raz, słuchajcie, no wyjątkowo, ale śmiesznie wyszło teraz, nie? No ale tak jest. Więc na szczęście to jest tylko z nazwy. To tak jak ryba po grecku nie jest z Grecji, tak ta Carnosa Wilbur Graves rosyjska nie jest z Rosji tak naprawdę, więc można ją kupować. Ogonek jest długi. Ja to zdzieram, bo wiem, że to są sadzonki cięte, dlatego się nie będę szczypał z tym.
Bardzo się cieszę z tej choi, bo chciałem ją kupić już od dawna, ale zawsze było mi za drogo, no i stwierdziłem, że może tym razem się uda i była w miarę w dobrej cenie i w sumie stwierdziłem, że okej. Nie miałem za dużego wyboru, bo za późno trafiłem na bazarek i przez to po prostu już brałem jak leciało. No nie wszystko, ale coś tam mi się udało. O! Wow, jakie liście! I ta kulka silikonowa. Marzenie o wełnowcu. Chyba się przykleiła do rany, wiecie? Chyba tutaj trochę musiał się pojawić tego mleczka i się do tego przykleiła ta gąbka. Znaczy ta kulka. Mamy tutaj choję. Choję, która jest krzyżówką. I to jest choja Draco. I to jest krzyżówka choi rigidy z jakąś choją, czyli rigida po prostu była matką zapłodnioną jakimiś nasionami i wygląda w ten sposób. Ona jest troszeczkę uszkodzona, bo ja tu cały czas tymi bąbelkami pstrykam. Ona jest troszeczkę uszkodzona, dlatego że ma poparzenia od wysokiej temperatury i od słońca, którego aż w takich ilościach szklarniowych nie trawi, więc pojawiły się brzydkie plamki. Ale one już na następnych liściach nie będą występować, więc spoko. Super, ale duże liście. Ja to lubię tak. Tylko później nie ma gdzie tego trzymać, nie? W tym, najgorzej w ukorzenianiu, bo one wszystkie takie rozłożyste zajmują tyle miejsca. Ale dobra. I jeszcze jest tu jedna roślina. A co to miało być? Już zapomniałem. Aha, dobra. To jest krzyżówka Hoi Vibergie i Hoi Parasitiki Luei. Loei, ale sprawdzałem, że to będą się czyta Luei. I teraz tak, ogólnie to zastanawiam się nad jedną rzeczą, gdyż Hoya Vibergie to tak naprawdę w tej chwili już jest Hoya Parasitica, więc to jest krzyżówka Hoi Parasitiki z Hoją Parasitiką, ale jeszcze jedna rzecz, bo jest Parasitica Luei, nie wiem, czy to się odnosi do Hoi, która jest sprzedawana jako Luei Province, czyli Loei Province, bo taką choję też mam. Bo jak szukałem w internecie, to okazało się, że ta choja Loei Province to też należy do rodziny właśnie tej Verticillaty, Parasitiki czy Palidy. No i ja nawet gdzieś mam te choje. Pokażę wam zdjęcie. Nie wiem, czy to jest ta Parasitika Loei tutaj z tej karteczki, czy nie. W każdym razie mam tutaj krzyżówkę dwóch choi, które są z tej samej powiedzmy rodziny, więc będzie ciekawy rezultat. Mam już jedną też taką krzyżówkę, która ładnie rośnie, ale na razie się niczym nie wyróżnia. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego się pojawi. Bo jeśli to jest skrzyżowane z tą Luei Province, to ona ma bardzo ładne liście. W sensie chodzi o splash, który. No, w ogóle u mnie ten kolor liście jest nietypowy i nie wiem czemu, ale taki jest od początku. A dodatkowo ma fajny, taki delikatny splash. Taki dużo kropeczek. Ciekawe jak tutaj będzie, na razie są tylko dwa liście, więc zobaczymy. Ale ma wyraźne takie nerwy. Fajnie. No i to jest chyba wszystko. To jest wszystko. No, więc tak wcale niby nie poszalałem, ale jednak. Wiecie jak to jest. No, najgorszy ten Wilbur, no. Niestety trochę kosztował, ale mam nadzieję, że mi się odwdzięczy pięknymi liśćmi i że będą dalej takie splaszowe, śliczne. Więc podsumowując, nie robimy już zakupów w Leroy Merlin, Auchan i Decathlonie. W związku z tym mam do Was pytanie, może ktoś wie, w jakim sklepie kupię keramzyt, który ma frakcję do 10 mm. Nie większy, nie ten taki duży, ogrodowy, tylko właśnie ten trochę drobniejszy. Bo ja używam tego drobniejszego. Po tym ostatnim filmie z gruzem tak zaczęliście pytać, czy używam dalej keramzytu, czemu go nie używam i tak dalej. Ja go cały czas używam, mam go cały czas. W wielu roślinach, w sensie wiele roślin uprawiam w tym keramzycie i to nie jest tak, że ja się z niego wycofałem całkowicie, nie, nie. Po prostu on jest lżejszy i nie dodaję go do gruzu, dlatego że mi się nie podoba, bo jest okrągły, a ten gruz jest takimi granulkami nieregularnymi, więc głupio się to miesza i nie podoba mi się po prostu wizualnie efekt zupełnie, więc tego nie robię. Ale myślę, że jakby ktoś chciał sobie wymieszać, to może sobie wymieszać, no co. W każdym razie ja używam nadal tego keramzytu i jestem z niego zadowolony. Oczywiście wolę ten drobniejszy niż ten grubszy, chociaż
jeśli macie dostęp do tego takiego pięknego, tego takiego jak był w Ikei, wiecie o co chodzi, taki piękny, okrągły keramzyt, to on jest spoko. Najgorszy jest ten taki duży, nieregularny, bo tam potrafią powstać ogromne przerwy pomiędzy tymi ziarenkami, pomiędzy tymi kulkami. No, kulką bym tego w sumie nie nazwał, ale chodzi o to, że przerwy pomiędzy tymi poszczególnymi elementami tego keramzytu są zbyt duże w doniczce czy w kubeczku i czasami jest tak, że roślina wetknięta w to po prostu nie ma wokół siebie dość wody, żeby dobrze rosnąć, albo korzenie nie mają wody później w tych niektórych miejscach i powstają takie przestrzenie bez wody w tym keramzycie. Dlatego decyduję się na ten drobniejszy i dlatego też używam lawy drobniejszej w połączeniu z pumeksem i z tym zeolitem grubszym, nawet przy gruzie, po to też, żeby zapobiec trochę tym takim przestrzeniom martwym, gdzie nie ma wody, bo jest za dużo powietrza. No dobra, to tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję patronom za wspieranie kanału i zapraszam Was na kolejne odcinki, które pojawią się już niedługo. Do zobaczenia.